Sześć razy się przeprowadzaliśmy. Ktoś powiedział, wow, sześć razy? Tak, sześć razy się przeprowadzaliśmy. Sześć razy. No to ja też jestem do tego, że wow, sześć razy. Słuchajcie, każda przeprowadzka... To nie jest żaden problem, sześć razy. Słuchajcie, każda przeprowadzka była większym błogosławieństwem. Mhm. Ja myślę, że ciężko jest teraz powiedzieć młodym, że muszą być cierpliwi, albo że wytrwałą pracą dojdą do czegoś. Ciężko jest doradzać, bo tak jak my uczyliśmy się na własnych błędach, tak oni również chcą się uczyć na swoich i nie będą ani naszych błędów brać jako przestrogę, ani naszych wskazówek nieczęsto będą poważnie przyjmować. Wiecie, małżeństwo to są kompromisy. No właśnie. I jak tego nie ma w małżeństwie, to nie będzie powodzenia. Każdy będzie w swoją stronę ciągnął. Dlaczego niektóre związki trwają długie lata, a inne rozpadają się szybko? Czy można stworzyć związek idealny? Jak długo trzeba kogoś znać, aby mieć pewność, że ta osoba jest tą właściwą? Od 8 lat jesteśmy małżeństwem i obserwujemy siebie oraz inne pary małżeńskie, zastanawiając się, co sprawia, że niektóre związki rozkwitają, a niektóre usychają. A może jest gotowy środek na to, aby stworzyć wymarzony związek? Zapraszamy Was do wspólnej podróży, gdzie bazując na doświadczeniach własnych oraz naszych gości, spróbujemy przenieść relacje na wyższy poziom. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejny wtorek. Dzisiaj z cyklu Relacje 2.0. Mamy przyjemność spędzić ten czas z niesamowitym, sympatycznym małżeństwem Lidia i Edward Michalczyk. Witamy Was bardzo serdecznie i cieszymy się, że jesteście z nami. Nam też miło. Mamy nadzieję, że dzisiaj dowiemy się bardzo wiele od Was, rzeczy inspirujących, takich fajnych, które myślę, że będą taką inspiracją dla wielu ludzi. A zdradzę Wam, że musicie zostać do końca, bo naprawdę wiele takich inspirujących rzeczy będzie. Tak. Więc koniecznie musicie zostać do końca. Nie ma, że w trakcie odchodzicie, tak. Że to w ogóle nie wchodzi w grę. Wiecie co, my na samym początku zazwyczaj pytamy, jak się poznaliście, jak to się stało, że jesteście małżeństwem i to małżeństwem z 35-letnim stażem, jesteście rodzicami, dziadkami. No od razu widać, ile mamy lat. No właśnie powiem Ci, że nie do końca. No. Od razu wiadomo. Młoda babcia. Myśmy się bardzo dawno temu poznali. Ja miałam 17 lat. Nawet poznałam Edka wcześniej, ale później musiałam mu to przypomnieć. Jak mnie zapytał, mówi, my się chyba nie znamy. Ja mówię, no my się znamy właśnie, tylko Ty nie pamiętasz. Także jak miałam 17 lat, to się poznaliśmy i polubiliśmy. No Edziu miał wtedy 21 niecałe. Ale Ty, jak zobaczyłaś go pierwszy raz, to było, wow, to jest ten... To znaczy poznałam go mając chyba 16 lat. Byłam na wyjeździe na takim nabożeństwie noworocznym w Polkowicach. I właśnie był tam Edziu. I wprawił mnie trochę w takie zakłopotanie, bo przez stół podał mi rękę i mnie wypytywał, skąd jestem. A ja byłam taka, wiecie, taka nieśmiała. On mnie pyta, a z jakiego zboru, a to, a tamto. I trzyma mi tą rękę cały czas, nie? No, a więc to już wtedy go poznałam, a później jak przyjechał na Śląsk, bo skończył szkołę i przyjechał odrabiać wojsko, no to wtedy pojawił się w naszym zborze, no i poznałam go, że to jest ten sam chłopak, co wtedy trzymał tą rękę, tak długo, bo miał taki niesamowity uśmiech, to mi się bardzo podobało. I ten uśmiech chyba cały czas pozostał taki niesamowity. Tak, i do dzisiaj taki ma. Super. No, także to było, jego uśmiech skradł moje serce. No i później zaczął chodzić do naszego zboru. No a moja mama litościwa przygarniała mnóstwo ludzi zawsze. I jak zobaczyła takiego młodego chłopaka, który jest bez rodziców i tutaj zaczął teraz pracę na Śląsku, mówi, zaproś tego Edzia kiedyś na obiad, bo on taki biedny, tam mieszka na tym hotelu, to niech przyjdzie na obiad. No, a ja mam brata rok młodszego ode mnie, który właśnie z
Edkiem się zapoznał i tak zaprzyjaźnił. No i mieliśmy przez jakiś krótki czas mieliśmy takie trio, że bardzo się lubiliśmy, byliśmy razem. No a później już mój mąż i Marek mieli swoje tematy, a ja i już dzisiejszy mój mąż mieliśmy swoje tematy. No. Fajnie. A jak to z twojej strony wyglądało? Bo ja rozumiem, że jeśli to jak zacząłeś już wypytywać, to rozumiem, że już wcześniej na celownik wziąłeś tutaj. Tak, taki moja żona teraźniejsza. Mhm. To była też moja pierwsza i ostatnia żona. Ja się zawsze śmieję, nie mów tak. Ostatnia, bo nie wiadomo. Ale poznałem gdzie i co taki znak szczególny, jaki mi wpadł w oko, wiecie, to taki zawsze taki facet, który zwraca uwagę na takie szczegóły. Mhm. I moja lideczka miała takie otoczki białe, ona to miała jako bielac wokół oczu, a mi to tak zaimponowało. Moja choroba była dla niego inspiracją, urocza. Tak. I ja je poznałem i później zaprosiła mnie i zobaczyłem jej zachowanie, troskę o mnie, trafiła przez żołądek do serca. Wtedy pomyślałem, nie ma co dłużej chodzić. Wiecie, samotnie byłem na Śląsku rok czasu i po roku czasu pobraliśmy się. Bo skąd ty pochodzisz? Ja z Draska Pomorskiego. Aha, tak. No jeszcze z troszeczkę mniejszego Drawska. No ja już mówię tak, to jest taka metropolia Drawsko-Pomorskie. Poligon. Tak, poligon. Ale generalnie, słuchajcie, jak przyjechałem na Śląsk, to prawdą jest taką, mówię, jak ja się tu odnajdę, to będzie niemożliwe, to jest niemożliwe. Mhm. Na kopalni pracowałem, po Gwara Śląska, mówię, jak ja z tymi Niemcami się dogadam. Ale Pan Bóg tak sprawił, że w tej rodzinie chrześcijańskiej właśnie to cudowne, że jednak ta miłość i te relacje są zupełnie inne jak poza tymi kręgami chrześcijańskimi. I to spowodowało, że zaczęliśmy się spotykać i podjęliśmy decyzję. Oświadczenie troszeczkę wyglądało inaczej, jak to może w dzisiejszej dobie, bo to był taki czas, to było takie miejsce, okoliczności, nie można było iść do McDonalda, wyjść i tak dalej. Ale... No, dzisiaj w McDonaldzie. Ale dzisiaj byś to zrobił w McDonaldzie. Ale jak się oświadczyliśmy, to może przekażę paczce mojej żonie. Dobrze, chętnie posłuchamy. Kobiety zawsze pamiętają, nawet ze szczegółami. Nie ma co opowiadać, no. Co ja mam powiedzieć? No, po prostu spodziewałaś się tego? Spotykaliśmy się, wiecie, w tamtych czasach, w 85 roku się poznaliśmy. Naprawdę nie było gdzie pójść. Trzeba było chodzić na spacery i tak gdzieś tak się po mieście włóczyć. Można było gdzieś na ławeczce usiąść, ale nie było ani jakiegoś centrum handlowego, ani jakiejś fajnej kawiarni. Na takie lepsze, no to nas nie było stać z kolei. No wiecie, ja byłam uczennica, on dopiero po szkole. No tak spotykaliśmy się to na nabożeństwie, to po nabożeństwie gdzieś tam pojechaliśmy i byliśmy w takiej pączkarni praktycznie. To było w Gliwicach. Słuchajcie, na Zwycięstwa. Tak, ale kiedyś była tam. No? Tak, i tam byliśmy, siedzieliśmy i już się chyba spotkaliśmy kilka razy. Ale kiedyś niesamowite, że w pączkarni też. No i on, i ja mówię do niego, no słuchaj, ile ja jestem konkretna i sobie myślę, co mnie będzie zapraszać ciągle to tu gdzieś. I takie, a dla mnie było ciężko wyjść z domu, bo jak ja miałam wyjść z domu, to musiałam tak mamę prosić, druga sprawa, no było zawsze dużo pracy. Ja jestem najstarsza, no to dwie siostry, trzeba było albo przypilnować, albo pomóc mamie coś. I to było takie wyrywanie czasu. I jechałam na spotkanie z nim, no a on sobie chciał posiedzieć i pogadać, nie? No i w końcu mówię, ile my się tak będziemy spotykać? Powiedziałaś tak wprost? No aż się z tobą ożenię. I to były oświadczyny. I koniec. I się pobraliśmy. No i tyle. Czyli widzicie, to jest takie proste. Nie trzeba, nie wiadomo jak ten. Tak. Po prostu. No. Po prostu. Tak. Jak się jest zniecierpliwionym, należy się zapytać. Ktoś musi się do tego odnieść. I jest. Złota rada na oświadczyny. Po prostu. No. Po co szukać gdzieś tam wyjazdy, coś tak. Bach. Krótka piłka. Tak. I 35 lat później siedzimy. No, jesteście szczęśliwi. Później zaczęliśmy planować, kogo zaprosimy
Mieliśmy duże wesele, 170 osób. O, no to sama, i sama robiłam sobie tort już wtedy, wyobraźcie sobie, no, tych tortów było kilka, bo dla wszystkich musiało być. Były takie, to były wesela, gdzie praktycznie nie zapraszało się ludzi. To było wtedy raczej takim nietaktem, gdyby się zaprosiło ze zboru kilka osób i z drugiego zboru kilka osób, to inni by się bardzo, wiecie, no, mogli obrazić, tak, nie? A więc był jeden zbór zaproszony, drugi zbór zaproszony, moje koleżanki, Edzia, znajomi, koleżanki i tego było i rodziny z jednej strony, z drugiej strony. Także było bardzo dużo ludzi. I nigdy się nie wiedziało, ile będzie tych osób, a więc zrobiliśmy jedzenia dla 300 osób. No to nieźle. No, także później jeszcze jedliśmy tydzień i rozdaliśmy dla wszystkich i goście jedli chyba tydzień. Czyli to trwało od momentu, jak się poznaliście? Dwa lata, tak? Nie, rok. Nie, jak się poznaliśmy, to za rok. Za rok. Praktycznie za półtora roku, bo się poznaliśmy latem, a na drugi rok w listopadzie mieliśmy wesele. No to naprawdę. Listopad też fajny miesiąc na. No listopad jest bardzo fajny. Mimo tego, że nie ma R, nie? Podobnie. Tak, tak. Jak poszliśmy do Urzędu Stanu Cywilnego, słuchajcie, 19 sierpnia, bo Edziu ma 18 sierpnia urodziny, no to więc jak miał 21 lat, od razu pobiegliśmy i pan mówi: no nie mam dla was terminu, bo trzeba było 3 miesiące czekać. Jest tutaj 1 listopada, a ja mówię, to może być. Zwariowała pani 1 listopada. No data iście. No to dobrze, to 8. No dobra. I mamy 8. Okay. 8 listopada. No, no. Ciekawie, nie 1, nie? I było tak melancholijnie, jak ta pora roku. Nie było w ogóle melancholii. Była mrzawka, było nieciekawie, było zimno, wszystko trzeba było zdobywać, a więc wcześniej jeździliśmy, szukaliśmy materiału, garnitur się szył, sukienkę mi szyła moja mama. W listopadzie miałam sandały, a nie półbuciki, bo nie było nic w sklepie. Był wtedy czas, że wszystko na kartki, a więc wszyscy znajomi dawali nam kartki, żebyśmy mieli jedzenie. Mieliśmy tak dużo tych kartek, żebyśmy pół Zabrza mogli wykarmić, słuchajcie. Także to było w takich czasach, gdzie nawet żeby coś zdobyć było ciężko, nie? No, ale wszystko było. Była miłość, wszystko mieliśmy. Była miłość, tak. Była decyzja i... No, to pięknie. I po naszym ślubie po roku urodziła nam się córeczka. No i za rok w listopadzie urodziła nam się córeczka. I to było takie wyzwanie na pewno, jak tak, dla każdego małżeństwa, nie? No, było wyzwanie, bo mieszkaliśmy u moich rodziców, mieszkaliśmy wszyscy razem w jednym mieszkaniu. Ale było fajnie, było fajnie. Moi rodzice byli bardzo nam pomocni, pomimo tego, że oni zostali w takim przechodnim pokoju. Mieli najmniej wygód później już w tym domu, ale byli nam bardzo pomocni. Mieszkaliśmy 2 lata, 2,5 roku. No i Edziu pracował, ja nie pracowałam wtedy, ale miałam co robić, bo nadal byłam najstarsza, miałam swoje dziecko i jeszcze miałam 11 lat młodszą siostrę i 7 lat młodszą. No i mamy też nie było prawie cały czas, bo pracowała od godziny 10, 11 i wracała o 20 do domu, nie? Także te pierwszy okres naszego małżeństwa, no, mieszkaliśmy razem, ale ja musiałam sobie bardzo radzić, no nie? No, bo mój brat Edziu i mój tato pracowali na kopalni. Wszyscy razem się zjawiali w domu po 15. Ja zostawałam w domu z malutkim dzidziusiem, no oni jak przychodzili, to trzeba było mieć gotowy obiad, tak. Trochę posprzątane, no i zawsze zaznaczam to, że miałam wtedy 19 lat, a dzisiaj 19-latka i tyle wszystkiego, jak opowiem, to słyszę, wiesz co, nie opowiadaj, nie chcemy tego słuchać w ogóle.
Ale to jest bo to naprawdę... Nie, bo to nie jest historia na Facebooka, na Instagrama i tak dalej. No to nie? Nawet żeby... nie jest lektura, nie? Tak, z właśnie. Dawnych lat. No. No. I jeszcze jestem żywa, także... No. I ja zawsze mówię, nie mów, że nie umiesz, po prostu mi to udowodnij, że nie umiesz. Jak będę widzieć, że się starasz i nie umiesz, to wtedy to przyjmę, ale jak się nie starasz, nie robisz, to nie mów, że nie umiesz, powiedz, że nie chcesz. Ale też wtedy to było taki okres odpowiedzialności. Każdy z nas był odpowiedzialny za podejmowane decyzje. Każdy miał świadomość, że to jest zobowiązanie, rodzina i tym podobne sprawy. Dzisiaj odchodzą od tego, no, my też nie pochodzimy, wiecie, ani z jakichś sytuowanych rodzin. Sami praktycznie musieliśmy... Ja zawsze mówię, że ja miałam tornister, nic nie miałam praktycznie. Edziu też przyjechał na Śląsk, też miał torbę. Także tak to wyglądało i, no, i dzięki Bogu i dzięki naszej pracy cokolwiek no, mamy, bo nie dostaliśmy nic w spadku i musieliśmy ciężko pracować, żeby mieć dla dzieci, żeby mieć dla siebie. Żeby spełnić marzenia, no to musieliśmy sami sobie to wypracować. No, ale daliście radę i dzisiaj na pewno myślę, że możecie dać fajne te wskazówki młodym ludziom, tak? Bo dzisiaj wydaje mi się, że młode małżeństwa, młodzi ludzie, kiedy się pobierają, to niektórzy od razu by chcieli mieć wszystko. Nie są na tyle cierpliwi, żeby po prostu dorabiać się od tej przysłowiowej łyżeczki, żeby cieszyć się w ogóle po kolei tymi etapami. Tylko wszystko już, tak? I wpakują się w różne problemy finansowe. Dzisiaj tak naprawdę no jest wszystko jakby na wyciągnięcie ręki, tak? Że po prostu możesz to wziąć, no, ale to może cię kosztować dużo niepotrzebnych rzeczy, nie? Ja myślę, że ciężko jest teraz powiedzieć młodym, że muszą być cierpliwi, albo że wytrwałą pracą dojdą do czegoś. Ciężko jest doradzać, bo tak jak my uczyliśmy się na własnych błędach, tak oni również chcą się uczyć na swoich i nie będą ani naszych błędów brać jako przestrogę, ani naszych wskazówek nieczęsto będą poważnie przyjmować. Myślę, że jest to troszeczkę kwestia czasu, w jakim ci młodzi ludzie żyją, ponieważ jest im na pewno dużo łatwiej niż było nam. I jeżeli ktoś w swoim domu jako nastolatek ma wszystko, to później też chce mieć wszystko. Ja nie miałam nic, a więc ja nie byłam roszczeniowa. Ja nie miałam czegoś takiego, że ja muszę mieć teraz jakiś, no powiedzmy, jakiejś marki określony samochód. Ja muszę mieć ciuchy markowe. Ja w ogóle, wiecie, no nigdy nie miałam nic markowego. Ja sama szyłam, ja sama haftowałam, ja sama robiłam na drutach. Zdobywałam materiały, zdobywałam włóczkę, farbowałam tkaniny i sama szyłam, także komu dzisiaj by się chciało to robić, no nie? Ale przez to, że nic nie było w sklepie, a ja chyba po moim tacie mam takie poczucie piękna, że zawsze chciałam mieć coś ładnego, to ta potrzeba również uruchomiła we mnie te pokłady takiej pasji do piękna i ja zaczęłam szyć, zaczęłam robić różne rzeczy. Mi się to spodobało, stało się to moją taką pasją. Ludziom się to podobało, szyłam dla ludzi, robiłam dla ludzi różne rzeczy. No i uważam, że no, po latach mogę powiedzieć, że mam tyle zainteresowań i tyle hobby, że mogłabym 10 młodych dziewczyn obdzielić, miałyby co robić. Przy czym tak patrząc właśnie z boku widzę, że no to jest takie przykre. No raczej dużo osób woli kupić coś, no nie, mieć gotowe niż coś zrobić. No i mi to dawało niesamowitą satysfakcję. Ja miałam radochę z tego. Jak się czegoś nie robi, to się nie ma tych emocji, nie ma się tych uczuć, prawda? Ciężko jest komukolwiek dać teraz wskazówkę. Jeżeli ktoś
ma wszystko na wyciągnięcie ręki, tylko musi zapłacić, nie? No to w tym momencie ta osoba chce mieć tylko pieniądze. A ja wiedziałam, że ja to sama zrobię, bo dam radę, po prostu dam radę. Wezmę patyki jakieś i zrobię sobie wieniec, nazbieram liści, ususzę kwiaty, poszukam sposobu na to, żeby zaimpregnować. Ja z tatą na przykład bardzo mnie interesowało, w jaki sposób on skóry garbuje, a więc cała ta chemia, to wszystko mnie bardzo interesowało. Mój tata... Ja nie wiem, czy w Polsce było wiele osób, które miałyby tyle gatunków lilii, jak mój tato miał. A więc zawsze miałam ochotę na zrobienie czegoś. Ja też nie miałam od kogo wyciągnąć pieniądze. Jak chciałam sobie kupić taki kołonotatnik, wiecie, to jest dla mnie tak... niesamowite przeżycie z dawnych lat, ponieważ wyszło na to, że ja skłamałam. A ja nie skłamałam, bo poszłam do mamy, żeby dała mi 19 zł na kołonotatnik. Wtedy cukier kosztował 10,50. To sobie wyobraźcie, ile on kosztował. I mama mówi, idź do taty, niech tata ci da. Ja poszłam do taty, a tata mówi, no niech mama ci da, idź powiedz mamie, niech ci da. Poszłam do mamy, wróciłam i mówię, tata powiedział, żebyś mi dała. I mama mi dała te pieniądze. Wróciłam szczęśliwa z kołonotatnikiem i mama mówi, no i tak łatwo się zgodziłeś na to, żeby ona kupiła sobie ten kołonotatnik? A tata mówi, ja się nie zgodziłem, ja tylko powiedziałem, żeby poszła do ciebie. No i wyszło na to, że ja tam, wiecie, pomanipulowałam. To było dla mnie niesamowite szczęście, ale wyobraźcie sobie, ile to szczęście kosztowało. To tak jakby dzisiaj dać komuś 20 zł i później z tego powodu mama mogła mieć problem z ugotowaniem obiadu, nie? Że teraz no, ona ma ten kołonotatnik, a tu może nie być na obiad. No. Dlatego jak jest potrzeba, to człowiek kombinuje, żeby coś mieć. A jak nie ma, jak jest łatwo zdobyć pieniądze, że ktoś jeszcze da, bo ja żeby mieć pieniądze musiałam iść na przykład do gospodarstwa i plewić. I dostałam jakieś tam pieniążki, to mogłam sobie coś kupić, nie? Także no, z takich innych trochę czasów pochodzę. Boże, niech moja żona oddechu nabierze, ja coś powiem, bo widziałam, ruszyła ta ilość słów. Wiecie, ja cię cieszę, że przede wszystkim cecha, która mi dominuje, to jest taka otwartość na zmienność. I niektórzy się bardzo boją zmian. My w swoim życiu zmienność, kreatywność to nasza taka cecha dominująca. 6 razy się przeprowadzaliśmy. Ktoś powiedział, wow, 6 razy? Tak, 6 razy się przeprowadzaliśmy. 6 razy. No to ja też jestem do tego, że wow, 6 razy. Słuchajcie, każda przeprowadzka... Ale to nie jest żaden problem, 6 razy. Słuchajcie, każda przeprowadzka była większym błogosławieństwem. To jest niesamowite. Wszystko zależy, jak my postrzegamy. Jeśli postrzegamy jakąś zmianę jako problem, to jest problem. Albo porażkę, nie? Ale się postrzegamy jako coś, co wytwarza endorfiny, adrenalinę w nas. To jest naprawdę coś pozytywnego. Dlatego każdego zachęcam dzisiaj, tych młodych, szczególnie do otwartości na takie zmiany. Ale niech to będą zmiany takie w myśl takich bożych zasad, które pozwalają nam naprawdę nam lepiej funkcjonować, lepiej patrzeć na życie, być otwarty, bo te zmiany uczą nas. To tak jak Paweł mówi, że największą miejcie radość, kiedy różne doświadczenia przychodzicie. My jesteśmy takim małżeństwem. No niekiedy nie ma łatwo, no nie? Także wiecie. Wiecie, doświadczenie, każde doświadczenie rodzi jakąś tam adrenalinę, każde doświadczenie, dreszczyk, ale kiedy przechodzi się to, to jest coś cudownego. I to jest piękne, tak jak Lidia mówi tu o swoich takich pasjach, to tak, to jest prawda, to ma talent od Boga. Ja z kolei mam inny talent od Boga, otwartość, nawiązywanie kontaktu i to akurat dziękuję Bogu za to. A przede wszystkim ta zmienność w zależności od sytuacji. Uważam, że każde doświadczenie, nawet nie nazywam tego problemem, ale doświadczeniem, jest to jakąś lekcją w moim życiu. Z tego wyciąga wnioski, idę dalej. A pamiętacie takie pierwsze doświadczenie w waszym życiu małżeńskim, które gdzieś tam, którym musieliście się zmierzyć? Jeszcze może... Pierwsze doświadczenie to chyba był ten wypadek, o którym ci mówiliśmy przed chwilą.
wypadek samochodowy, a takie doświadczenie, wiecie, z tego to się człowiek wylizuje dosyć szybko, no nie, rany się zagoją, ale w 92 roku urodziłam drugą córeczkę i jak miała 3 tygodnie, to zachorowała na zapalenie płuc. No i prawie, że umarła, więc to było dla mnie, no, bardzo trudne. Bardzo trudne to było. A dla mnie? A Edzio mi wtedy powiedział, słuchaj, bo jeździliśmy, ja jeździłam co 6 godzin ją karmić do szpitala przez tydzień czasu i nie widziałam żadnego, wiecie, żadnego progresu, żeby lekarze się zainteresowali, żeby jakieś leczenie tam było takie, tylko to dziecko ciągle leżało, takie biedne, zostawione gdzieś tam na sali i to było dla mnie tak strasznie, takie trudne. Takie bolesne. Wracałam, albo na przykład przychodzę, a ona leży sama na sali i pieluszką miała podpartą butelkę, bez nadzoru. Nosek cały zapchany, wiecie, niedrożny i ona sama piła. I gdyby się zakrztusiła, to koniec, nikt by jej nie uratował, no nie? No, a więc płakałam, jak wychodziłam stamtąd, to płakałam i mówię, kiedy ona wyzdrowieje i... No i Edziu zdecydował, że na własne żądanie po prostu bierzemy to dziecko, no nie? No i wzięliśmy Rutkę wtedy do domu. I po tygodniu była zdrowa. Ale to Lidia też ominęła jedną poważną dyskusję z nami. Ja powiedziałem, Lidziu, jeśli Bożą wolą jest, że ma żyć, to będzie żyła. Jeśli Bożą wolą jest, że Pan ją odwoła. Nikt się tym nie sprzeciwi. Mnie to było niesamowicie trudne, bo wiecie, to było... I to po tygodniu czasu, kiedy wzięliśmy ją naprawdę, modląc się, dbając, widzieliśmy pełnię uzdrowienia. To jest takie piękne, że nasze życie to jest w zaufaniu w Bogu. Podejmujemy decyzje, ufajmy Bogu. Nie opierajmy się tylko na własnych siłach, nie? No tak. No. Później mieliśmy takie przeżycie, słuchajcie, kiedy mieszkaliśmy już w tej miejscowości, bo to było w Rudzie Śląskiej, i pamiętam, kupiliśmy sobie nowego malucha, to był takie wow, wypasiony nowy maluch. I pewnego dnia ja pojechałem na kopalnię, do pracy, wyjeżdżam z dołu na rannej zmianie, już słyszę jakaś afera, ukradli samochód. Ja spuszczam hak, na łaźni patrzę odcięty, kluczyki, dokumenty, ukradli mi samochód. I wiecie, to jest takie kolejne doświadczenie w moim życiu, tak stanąłem przed Bogiem, słysząc wiele takich świadectw, tak, Boże, nie mówię dlaczego, ale mówię, Panie, Tyś dał i Tyś wziął. Nie wiem, jaki Ty masz w tym cel. Wiecie, to było też niesamowite, kiedy nie narzekałem, powiedziałem, Boże, Tyś zachował, bo kupiłem samochód z autokaskiem. Nie musiałem opłacać. I zgłosiłem na policję, oczywiście cały ten proces został uruchomiony. I po miesiącu czasu akurat my w naszej grupie nosiliśmy się z zamiarem kupna takiego budynku, nasze spotkania modlitewne. I przyjeżdża lider do mnie w dniu, kiedy on nawet nie wiedział. Kiedy dostaliśmy to odszkodowanie, on przyjeżdża i mówi, daj pieniądze na dom modlitwy. Dosłownie daj pieniądze. Więc ja wyciągnąłem, nie analizując z Lidzią, albo analizą, już nie pamiętam dokładnie. No trochę tam analizowaliśmy, bo my mieliśmy 20 km do zboru. No i zostaliśmy bez samochodu, no nie? Ale to była szybka akcja. Ale stwierdziliśmy, że skoro nasz brat chce sprzedać swoje nowe auto, miał Forda Sierra, nowy samochód, no to my możemy nasze auto dać i kupimy ten dom, bo skoro mu brakuje te 5000 zł, a to było wtedy tyle, i to będzie no taki, jakby to powiedzieć, przyłożymy się do tego, że będziemy jako zbór szczęśliwi, będziemy mieć budynek, bo to był świetny budynek, 4000 metrów tam było, no to damy. No i wiecie, w tym dniu przekazaliśmy te pieniądze z zaufaniem całkowitym dla Boga. I pamiętam, niektórzy przyjaciele mówili, słuchaj, jeśli dajesz to dla Boga, to zobacz, jak Cię Bóg wynagrodzi. I prawdą jest, że Bóg sowicie nam wynagrodził. Naprawdę. I dzisiaj otwarcie to mówię, że jeśli oddajemy w Boże ręce coś, to Pan Bóg
tym się też takich kalkulacji, nie? Że ja coś dam, a ty mi panie daj trzy razy więcej. Bez kopczenia z Bogiem. Tak, ale jeżeli naprawdę dajemy szczerze, to Pan Bóg nas nie zostawi. Takich potrzebujących akurat w tej kwestii. A dzisiaj wielu ludzi by mogło określić was jako takich szaleńców trochę, nie? Bo to było takie, wiecie, ale później właśnie dostaliśmy możliwość zamieszkania tam w tym budynku. Przy czym, żeby ktoś nie pomyślał, że dostaliśmy 100-metrowe, wyremontowane, piękne mieszkanie, bo to było... 60-metrowym tarasem z widokiem na... No, w ogóle, wiesz, no... jeszcze widok. Tak. 10 lat to remontowaliśmy, to mieszkanie. Tam, tam były gołębniki na tym poddaszu, także wszystko musieliśmy zrobić, wszyściutko, razem z dachem. No, ale mieliśmy gdzie mieszkać, mieliśmy mieszkanie i tak naprawdę... Nie musieliście dojeżdżać. Tak, nie musieliśmy dojeżdżać, ale powiem wam, to była naprawdę misja. Trzeba było się pogodzić z tym, że dzień i noc jesteśmy dla ludzi. Zaczęły się nabożeństwa, takie wiecie, no różne okazje, bo były chrzty, wesela, czy pogrzeb, czy jakieś takie spotkania, nowy rok. Wszystko się działo na dole, a my mieszkaliśmy u góry, no nie? I nasze mieszkanie było często oddane. Pani młoda się u mnie przebierała, czy ja na przykład czesałam, albo u mnie były wszystkie ciasta krojone. Także jakie fajne klimaty. Także u nas się u góry różne rzeczy działy w mieszkaniu, bo mieliśmy mieszkanie 100 metrów. A więc było trochę miejsca, można się było tam, wiecie, ja mówię... Czyli faktycznie te 100 metrów było. No było 100 metrów, było, było. Ale wokół domu mieliśmy... I wokół domu mieliśmy dużo miejsca, no było naprawdę, było komfortowo, nie było nam źle. Tyle, że nie mieliśmy osobnego wejścia, musieliśmy wchodzić przez wspólne wejście. I długo to trwało? Długo tam 11 lat. 11 lat. No. Z czego 10 to remontowaliście też, tak? No my remontowaliśmy cały czas. Cały czas, no bo nie mieliśmy, no nie mieliśmy znikąd pieniędzy, żeby sobie to zrobić, tylko z wypłat. No. Wiecie, Bóg daje nam takie czasokresy w naszym życiu po 10 lat. No, my mamy 10 tak. lat. Tak? I naprawdę, 10 lat tam mieszkaliśmy. Później się wyprowadziliśmy na krótko takiego małego mieszkania górniczego. Przeprowadziliśmy się do Tychów na 10 lat dom, przyszło 10 lat, sprzedaliśmy. I znowu mieszkaliśmy w Mikołowie na krótko, 2 lata. I teraz już mieszkamy 4 lata w tym nowym domu teraz. Aczkolwiek nie wiemy, czy doczekamy tych 10 lat. Nie wiemy, czy 10 lat, może ale to taki może czas, okres już będzie. Tak, tak. No. Ale każda przeprowadzka, każda zmiana jest po prostu bajeczna. Tak. Naprawdę. Cudowna. A wielu ludzi boi się tych zmian, wiele małżeństw boi się zmian, nie? Także jesteś takim fajnym świadectwem tego, żeby się nie bać, żeby pozwolić na to, żeby po prostu wchodzić w te zmiany, w różne okresy z głową podniesioną i z taką wizją, że będzie dobrze, że to nie jest tak, że... No, bo to jest, bo to zazwyczaj, statystycznie pewnie tak jest, że ktoś ze stażem 35-letnim w małżeństwie, no to na pytanie, słuchaj, co byś powiedział, jakbyście musieli się na przykład za rok przeprowadzić gdzieś indziej, to myślę, że większość powiedziała, ale nie. I myślę, że mała liczba małżeństw z takim stażem z uśmiechem na twarzy powie, wow, super, tak jak wy. No bez problemu. Więc to jest takie, myślę, że niesamowite. Może już sama bym teraz nie pakowała tego wszystkiego, tylko bym kogoś wzięła, żeby mi ktoś pomógł, ale nawet jadę niekiedy samochodem i patrzę, mówię, o tutaj takie fajne domy są, może tu by było fajnie mieszkać, a później mówię, przecież mieszkam w fajnym miejscu, to nie będę teraz myśleć o tym, nie? Tak. Ale mówiłaś o tym, że dużo małżeństw nie chce zmian. Nie wiem, od czego to zależy. Wiem tylko tyle, że niekiedy dwie osoby nie są aż tak bardzo jednomyślne, ale ja miałam taki przywilej i dobrze mi było, że Edziu jest osobą bardzo optymistyczną. On podchodzi do życia bardzo, bardzo optymistycznie i wszędzie widzi dobre rozwiązania. I jak już on był na coś chętny, to ja zawsze, ja byłam z nim. Nie? A nie przerażało cię to, że on jest taką osobą optymistyczną? Czyli zawsze ta szklanka jest do połowy pełna.
Nie, nie przerażało mnie. Nie, po prostu ja musiałem, wchodziłaś w to, ja musiałem tak, przygotować on... grunt. Aha. Jak pierwszy dom sprzedawaliśmy. Słuchajcie, powiem wprost, najlepszym reżyserem naszego życia jest Pan Bóg. I to jest absolutna prawda, kiedy Jemu powierzamy wszystkie sprawy. No przez to, że on takim jest optymistą i ufa Panu Bogu, ja widziałam też działanie Pana Boga i było mi łatwiej też później, wiecie, podejmować decyzje, bo widziałam, że wszystko naprawdę jest kierowane przez Boga. Wiecie, nasze życie, te doświadczenia to powodują, że jesteśmy zahartowani w tym życiu. I za to jestem bardzo Bogu wdzięczny, ponieważ sytuację, którą przykładowo jak pierwszy dom mieliśmy sprzedać, bo sytuacja tak się w biznesie pogorszyła, modliłem się do Boga, mówię, Boże, przekonaj moją żonę. Kiedy jej powiedziałem, że dobrze było sprzedać dom, bo nie wiadomo, jak to w życiu może być, a mamy kredyt hipoteczny, Lidia początkowo postawiła taki opór. No, widziałam, walczyłam sama z sobą. Po prostu widziałem emocjonalny taki stres, ale ja wiedziałem, że Bóg coś robi. I wiecie, to już jak Lidia się zgodziła, to już marzyliśmy, kiedy nastąpi ten moment. Kiedy ten dom sprzedamy. Tak, i wiecie, to jest piękne, kiedy, pamiętam jak dziś, mówimy tak, Boże, dajemy cenę zaporową. Jak dasz klienta, znaczy, że to jest od Ciebie. No i tak się stało. Nic nie robiliśmy. Dalej funkcjonowaliśmy. Wiecie, to jest typowy taki idealny przykład w życiu, że nie fokusuj się tylko na tej sprawie. Życie się toczy dalej, karawana dalej idzie, a my robimy swoje. I pamiętam, jak pewnego dnia Lidia obudziła się i mówi, Edziu, miałem taki sen. Nie, to było takie zdarzenie, bym to nazwała, bo wiecie, nie chcę tak bardzo gloryfikować pewnych... wydarzeń, czy no takiego, nie wiem, czegoś, co się wydarzyło, ale naprawdę kilka razy Pan Bóg do mnie przemówił tak wyraźnie. I obudziłam się i usłyszałam, to był normalny głos, to nie było tylko w mojej głowie, usłyszałam, ten dom kupi lekarka. Ale wcześniejsze mieszkanie... Jak to ci Pan Bóg tak... Wcześniejsze mieszkanie, jak mieliśmy, również obudziłam się w nocy i usłyszałam w sąsiednich drzwiach pukanie do naszego domu. I wiedziałam, że w tym dniu dostaniemy to drugie mieszkanie, bo mieliśmy 36 metrów i połączyliśmy, mieliśmy później 72. A więc były takie sytuacje, gdzie widziałam, że to po prostu... od Pana Boga jest takie zapewnienie, no nie? No i ja dokończę, kochana żona, niech odpocznie. No i słuchajcie, i pamiętam, nic nie robiliśmy, dalej funkcjonowaliśmy, pewnego dnia dzwoni pani, a przychodzi jeden klient, taki prawnik, chce kupić nasz dom, ale Lidia moja mówi tak, wiesz co, on nie kupi, nie skupiajmy się na tym. Okej, jakaś rodzina przemówi, że mają dom, który chcą sprzedać i byli bardzo zainteresowani, gdzie mówi, Edziu, nie. No i pojechaliśmy, pamiętam, już tak zaczęła sytuacja się poprawiać zdecydowanie. To są naprawdę takie cuda, które Bóg czyni w naszym życiu. I córka została w domu i mówi tak, dzwoni do nas, mówi, tatuś, przyjechała jakaś pani takim nowym Mercedesem. I słuchajcie, to jest niesamowite. Kobieta przyjeżdża pod bramkę i mówi, czy są rodzice? Nie, nie ma. To proszę powiedzieć im, czy ja zostawiam numer telefonu, że ja ten dom na 100% kupuję. Kto to dzisiaj mówi, że 100% kupi nie sprawdzono domu? Tak. No to zadzwoniliśmy, ta pani się mówiła i wiecie, jak klient przyjeżdża do naszego domu, to moja Lidia remontuje cały dom, wymalowany, wyodkurzany, po prostu wszystko na tip-top, tam nie ma pyłku kurzu. Jest kobietą bardzo porządną, także tutaj naprawdę, a to jeszcze aż nadto. No i przyjeżdżają ci ludzie, zaczynam rozmawiać. No i chyba drugie spotkanie, ta pani mówi, że ona to kupuje na 100%. Ale... Nie, to było na pierwszym spotkaniu. Już wtedy? Tak, na pierwszym spotkaniu. Ja praktycznie nigdy, bo mieliśmy kilku oglądających, no nie? Ja podejrzewam, że wiecie, było kilka osób, ale oni sobie tylko chcieli zobaczyć dom. Ten pan, o którym Edziu wspomniał, był zainteresowany, ale zaczął opowiadać, że on by tutaj wywalał jakieś ściany i w końcu mówię, szkoda nerwów na niego, bo i tak nie kupi. I jak przyjechała ta pani z mężem, zaproponowałam im herbatę,
Zrobiłam im taką zieloną herbatę pyszną. No i siedzieliśmy, ja przyniosłam biżuterię, bo robiłam wtedy z takich koralików biżuterię. I ona tak siedzi i trzyma te naszyjniki, tak trzyma w rękach i mówi: ja to zabiorę do szpitala, bo ja jestem lekarzem. I powiem wam, i ja mówię, to ona kupi ten dom, nie? No i potem się spotykaliśmy, ja już wiedziałam, że ona kupi, tylko mieliśmy tą cenę ustawioną, którą też Panu Bogu powiedzieliśmy. I ona tak popatrzyła i mówi: ale ta lampa musi zostać, a to lustro musi zostać, a to musi zostać, nie? I ja mówię: dobrze, to ja Pani napiszę, ile chciałabym mniej więcej za te elementy. I jak wszystko podliczyłam, to wyszła kwota większa niż daliśmy Panu Bogu. No i ona wszystko kupiła. No także przeszliśmy na ty, zaprzyjaźniliśmy się z tymi ludźmi i widzimy, jak Pan Bóg później akurat wyprowadziliśmy się na krótko, znowu działkę i teraz mieszkamy tu, gdzie mieszkamy. I to już byłaś. Tak, byłam, macie piękne, tam piękne okolice i jak jechałam do Was, to też pomyślałam sobie: kurczę, ale fajne okolice, fajnie było mieszkać. Może bym się wybudowała. Przyjdźcie. No i tak potem przyjechałam, Tomkowi powiedziałam, że jakbyśmy zmienili miejscówkę. Tam są działki koło nas. My też jesteśmy trochę akurat w tym temacie, nie? Tacy krajzowe, ale... Tak. Ale na razie mieszkamy tutaj, podoba nam się, także... Ale nigdy nic nie wiadomo, nie? Nic nie wiadomo. Jedno, co jest pewne, to zmiana. Ja kiedyś powiedziałam koleżance, która się właśnie, wiecie, miała taki dylemat ze sprzedażą domu, nie? I tak się kluczowo trzymała, że ona po prostu musi zachować ten dom. Mówi: co ty byś zrobiła na moim miejscu? A ja mówię: słuchaj, ja nie mogę ci powiedzieć, co ty masz zrobić, ale jedno ci powiem. Ja uważam, że gdziekolwiek będę mieszkać ze swoją rodziną, zawsze sobie gdziekolwiek fajnie urządzę, bo lubię też ładne rzeczy. Właśnie będę miała pytanie do Edzia za chwilę. Także wiedziałam, że gdziekolwiek razem damy radę. To jest nowy rozdział życia. I naprawdę nie warto czasem trzymać się tak, wiecie, kurczowo przy czymś, upierać, że ja tu muszę być, ja tu muszę zostać, bo to jest, nie wiem, no tak musi być, nie? Ja wolę skakać koło nowego, niż ciągle odnawiać stare. Tak. A propos właśnie, bo chciałam zapytać, bo Lidia, powiedziałaś, że ty lubisz piękne rzeczy i wiadomo, że też dużo sama tworzysz, ale jak ty to wytrzymujesz? Żyjąc kobietą, ja ona zawsze dobrze się żyje. Ja nie wiem, on chyba lubi, jak ja ciągle coś robię, no. No wiecie co, ja nie mam z tym problemu. Ja się cieszę, śmieję się, że żona powinna mieć bogatszego męża. No, bo ja wyciągam pieniądze na te moje pasje. Żeby coś zrobić, ale to trzeba mieć trochę... Ja jestem otwarty. Ja takie lubię porządek w domu. Naprawdę lubię ten dom, żeby otwarty. Nie lubię bałaganu, chaosu. Lubię, żeby ten dom był zawsze otwarty na ludzi. I to jest mój cel. Ja chcę każdego tam zaprosić, kogo spotkam. Nie będę się wstydził za bałagan. I po prostu to jest moje oczekiwanie. A żona... Ale wiesz, Edziu, ale teraz wiecie, jesteśmy w dwójkę. Ale wiecie, tylko siebie pilnować. Ale ja też jestem... bym określił to w tej całej sytuacji, w tych całych naszych relacjach, o tyle komfortowo, że wiecie, ja mam, moje zadanie jest organizować środki. A problem wyposażenia zostawiam mojej żonie. Ja w ogóle się tym nie skupiam na tym. Z jednej strony to jest fajne, bo mogę sama coś robić, nie? A z drugiej strony, no ja nie mam nikogo, kto by mi doradził. I kiedyś mieliśmy sypialnię zrobioną w takie różowe kwiatki i wystawiłam tą sypialnię na stronie internetowej, na takim forum. I wszystkie dziewczyny pytały: twój mąż tam wytrzymuje w tej sypialni, bo to jest zrobione jak jakiś buduar taki, jakiś babciny, taki zakątek, no nie? I ja mówię: mój mąż się nie odzywa, choćby nie wiem co... Jest milczący. Byle miał dobry materac, to jak się wyśpi, to jest nieważne. Także... Czyli macie taki podział obowiązków w tym temacie. Taki mam podział. Mi jest dobrze, jemu jest dobrze.
Ale to fajnie, nie? Bo to też jest ważne, bo czasami jest osoba, która chce się wykazać, chce coś pięknego, a na przykład druga strona po co, na co i w ogóle gdzieś tam... No. Mam takie koleżanki, które na przykład zastanawiają się, czy w ogóle taki kolor będzie pasować. Właśnie najczęściej o sypialni jest rozmowa, nie? No i co ci się dzieje? O co ci teraz chodzi? No bo mąż się nie zgodzi, nie? I dla mnie to jest temat kompletnie, to jest abstrakcja, bo u mnie nie było nigdy takiego czegoś. Czy ty się zdecydujesz na to, żebyśmy mieli beżowy, albo szary, albo jakiś taki różowy, czy wrzosowy? Nie, no jaki chciałam, to taki był, nie? Wiecie, małżeństwo to są kompromisy. No właśnie. I jak tego nie ma w małżeństwie, to nie będzie powodzenia. Każdy będzie w swoją stronę ciągnął. Tak. Dlatego doświadczyliśmy tego przez nasze doświadczenie i to mówimy z autopsji, że jednak małżeństwo są kompromisy. Jeden drugiemu ustępuje. Tak. To od początku tak mamy. Czyli można powiedzieć, że jeśli tych kompromisów nie będzie, no to nie ma opcji, żeby... To nie ma opcji. Będą zgrzyty. Edziu chciał na przykład drogi motor. Było mi szkoda, wiecie, prawie 30 tysięcy. No ale w porównaniu z tymi moimi wszystkimi pasjami, no to mówię, jak on pojedzie sobie raz w tygodniu gdzieś pojeździć, to co mi się stanie? No i przyszły ciężkie czasy, sprzedał motor, pieniądze się przydały. No Edziu stwierdził, że już go nie interesuje motor. No wiecie, no i wszystko się fajnie poukładało. Ale to jest prawda. A gdybym mu zabroniła, to by teraz sobie kupił motor, no i może by się wywalił i nie wiadomo, jakby było. To jest tak, jak człowiekowi się coś blokuje, to on prawie chce. A tu pragnie. Tak. Jest okej, okay, nie ma, dziękuję. Idzie się dalej. No. Tak jak powiedzieliście, że mieliście te momenty, gdzie było słabiej, gdzie było lepiej. I powiedzieliście też, że i tak wnioskuję, że na każdym z tych etapów czuliście, że Bóg jest z wami. Tak, tak. W momentach, kiedy było słabo, kiedy, tak jak powiedzieliście, że z tego pierwszego domu wyprowadzaliście się, bo gdzieś tam biznesowo coś tam się nie poszło. Tak. Czyli to nie była sytuacja pozytywna, że wynajmniej tylko że pewne okoliczności spowodowały, że gdzieś tam coś zostało potrząśnięte. Ale w tych wszystkich momentach czuliście, że Bóg był z wami. Ja po dzisiejszy dzień rozumiem, skoro Słowo Boże mówi, za wszystko dziękujcie, to za każdą sytuację, za każdą. No ja wam powiem, ja nie umiałam dziękować za ciężkie czasy. Ja nie umiałam, ja tego po prostu nie rozumiałam, że należy dziękować za, na przykład za upadłość firmy, dziękować za jakieś niepowodzenia. Ja raczej uważam, że powinnam dziękować za obecność Bożą w tych czasach, a nie za tą sytuację, że tak jest źle. Był taki czas, który uważam, dla mnie osobiście był najtrudniejszy, ponieważ Edziu, zarabiając dosyć dużo, miał później obcinaną pensję. Z miesiąca na miesiąc coraz mniej i powiem wam, buntowałam się strasznie. Ale trzeba zacząć, że pracują przyjaciela. Tak, i bolało mnie to niesamowicie, że to wierzący człowiek mu tak robi, no nie? Ale gdyby się tak nie stało, to Edziu by nie szukał innej pracy. I za kilka miesięcy ten człowiek miał problemy finansowe i nie wiem, gdzie byśmy byli i jakby się to wszystko skończyło. A tak przez to, że musieliśmy szukać jakiejś innej pracy, bo mieliśmy też kredyt. Znowu Pan Bóg wyciągnął rękę i Edziu znalazł się w innej pracy i miał inne doświadczenia i był na innym stanowisku, ale wszystko było zawsze, powiem wam, lepiej. Bóg widzi dalej, nie? Wiecie, Bóg nie zawodzi. Bóg nie zawodzi, Bóg jest naprawdę wierny. I trzeba zrozumieć, że jak za wszystko, to za wszystko. I kiedy z tej perspektywy będziemy patrzeć, to naprawdę będzie Boże błogosławieństwo. Bo my byśmy chcieli tylko dziękować Bogu za przysłowiowy nasz sukces. Za dobre rzeczy. Absolutnie. Tu dziękujmy Bogu za wszystko.
bo wtedy jesteśmy w stanie przejść każdą sytuację. Bo my czasami się tak właśnie kurczowo czegoś trzymamy, nie? A propos właśnie to, co powiedziałaś o tej pracy, że czasami jest tak w życiu, że po prostu zaczynają się, dzieje, po prostu ewidentnie dzieją się takie rzeczy, które są naprawdę no, złe, a ty kurczowo się trzymasz, nie, bo ja muszę być w tym domu, albo bo ja muszę w tej pracy być cały czas i po prostu, i tylko pogarszamy jakby swoje życie, tak? I czasami, bo mnóstwo jest takich ludzi, którzy kurczowo się czegoś trzymają, bo się boją, tak? I godzą się na pewne niedogodności w swoim życiu. A tu jest świetne właśnie pokazanie, świetne świadectwo tego, że warto czasem puścić, bo Bóg ma coś więcej, tak? I czasami ludzie płaczą, bo stracili pracę, a później się okazuje, że dostają pracę, w której mają wynagrodzenie o wiele większe, chociaż w danym momencie, kiedy to się działo, no jakby no, tego nie widzieli jeszcze, tak? Także czasami naprawdę warto właśnie... Ale słuchajcie, wtedy, kiedy właśnie Edziu zmienił pracę, no oczywiście musiał zmienić samochód na gorszy. A dużo gorszy, mm-hmm. prawda? No i to też nie było łatwe na pewno dla faceta, nie, w tamtych czasach to wiecie, no, czy się jeździ Opel Kadetem, czy się jeździ jakimś Trabantem, słuchajcie, albo Warburgiem, czy jeszcze, no to było, czy to takie samochody no, były, była, to nie była taka różnica, jak dzisiaj jeździłabym jakimś Cinquecento i nagle... mam możliwość jeździć, no nie wiem, Maserati albo jakimś Maybachem. Mhm. Także słuchajcie, wtedy nie mieliśmy pieniędzy, a pojechaliśmy do Kanady. Sprzedaliśmy samochód i wszystkie pieniądze przeznaczyliśmy na Kanadę. I Edziu miał takie zaufanie, że będzie dobrze, będzie dobrze. Jak... sprzedawaliśmy dom tutaj, co już mówimy o tym domu w Tychach. Sprzedawaliśmy dom, musieliśmy ogłosić upadłość firmy. To ja z kolei wzięłam pieniądze i powiedziałam, choćby nie wiem co, ja muszę jechać do Japonii. I jeszcze pojechałam z moją siostrą i jeszcze, ona się nie obrazi, jej zapłaciłam za wszystko. I pojechałam do tej Japonii, spełniłam moje marzenie. Wiecie, ja powiedziałam tak, nie ma kasy, to czy nie ma pieniędzy i po moim przyjeździe po Japonii też nie będzie pieniędzy, to jest jedno. Ale pojechałam i no i też za to właśnie dziękowałam Edziowi, bo już mieliśmy problem finansowy, a się zgodził na to, żebym pojechała, nie? No, no ale było raz byliśmy raz na dole, raz byliśmy u góry, także w różnych sytuacjach musieliśmy umieć egzystować. Się odnaleźć. Mhm. Ale taki wniosek, który się nasuwa, słuchając wasz historii, to niezależnie od tego, czy była górka, czy był dołek, no to w tym byliście razem. Tak, tak. Byliście razem bezkompromisowo, w cudzysłowie. Byliśmy razem i powiem wam, że niekiedy było mi ciężko, bo na przykład jak mieliśmy jakieś takie doświadczenia, no powiedzmy w rodzinie, z córką czy z córkami, no to ja bym pewne rzeczy inaczej rozwiązała, no nie? No ale jak Edziu mówi, żeby tak zrobić, czy no to zawsze starałam się zgodzić na to, co on powie. Nawet no mam koleżankę, Grażynkę i kiedyś jej się zwierzyłam i powiedziałam, że co, ja nie daję rady po prostu, ja nie daję rady, ja nie umiem poradzić sobie z tą sytuacją, a ona mi powiedziała, słuchaj, to może zaufaj bardziej Edkowi i zostaw jemu ten problem. Jeszcze ona mnie tak zachęciła do tego, żeby bardziej zaufać mężowi i powiem wam, że no, wyszłam na tym naprawdę bardzo dobrze. Tym bardziej, Jurze, kiedyś do ciebie takie słowo było, wtedy co się obudziłaś, w Zabrze mieszkaliśmy, żebyś patrzyła to, co robię. Nie, to było w Tychach. Tak? To było w Tychach, to było w Tychach. Właśnie wtedy, kiedy mieliśmy taki okres doświadczeń. Taki okres, no... Ja nie lubię używać słowa problem. Ja się modliłam, eliminuję, ale wiecie... To. Ja jestem bardzo taka emocjonalna i ja tak płakałam do Pana Boga, tak płakałam, że już po prostu brakowało mi łez.
To był naprawdę dla mnie strasznie trudny czas. I tak się modliłam, Panie Boże, ja nie wiem, czy za mojego życia dasz mi zobaczyć moje dzieci, które służą Tobie, ale niech one służą Tobie, choćbym nawet umarła, ale po mojej śmierci niech one Tobie służą. Ja chciałabym mieć taką pewność w sercu, nie? I tak samo w nocy się obudziłam i słuchajcie, usłyszałam jedno słowo. Patrz. Mm-hmm. I odebrałam to, że mam patrzeć na Boże działanie w moim życiu. I powiedziałam wtedy, Panie Boże, będę patrzeć na Twoje działanie w moim życiu i po prostu dostrzegać każdego dnia, co Pan Bóg robi. No i wtedy była sprawa z tą sprzedażą domu i tam i tak dalej, nie? No, ale też Pan Bóg mi przypomniał, że mam patrzeć, mam obserwować Jego działanie. No, myślę, że to jest niesamowicie ważne, bo myślę, że łatwo nam jest zapominać o tym, bo bardzo często oczekujemy takich spektakularnych rzeczy, żeby one się działy cały czas, takie po prostu fajerwerki, a te małe rzeczy, gdzie Bóg działa, gdzie nam potwierdza, że On jest obok i jest wierny, niezmienny, no to myślę, że to jest mega cenne, nie? Żeby właśnie patrzeć na to i o tym nigdy nie zapominać. Że właśnie w tych momentach, kiedy jest dołek, On jest, górka też jest, jest pomiędzy, On też jest. I na każdym kroku gdzieś tam swoje tutaj nam... W każdej sytuacji jest z nami. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do dobrego, wiecie. Jak się kładę spać, to nie, że teraz jest taki problem, wiecie, na świecie z wojną i teraz nam się nagle uruchamia jakieś takie litościwe myślenie i w ogóle. Tylko od dawien dawna modliłam się i dziękowałam Bogu za łóżko. Po prostu za to, że mam gdzie spać i że się wyśpię na wygodnym. Bo tyle ludzi na świecie cierpi zimno, nie mają jedzenia, nie mają gdzie spać, a ja nie jestem nikim wyjątkowym, żebym ja musiała to mieć, że mi się to należy na pewno. Tak samo jak ludzie bardzo chwalą mnie za moje zdolności i tak dalej. Nawet powiem Wam, należę do kilkunastu grup takich tortowych, gdzie dziewczyny pokazują swoje dzieła, co robią i też mnie chwalą. I też napisałam, że talent to jest po prostu dar od Pana Boga. Ale my musimy coś z tym robić, bo gdybym ja teraz, mając te wszystkie talenty, straciła ręce, to byłoby mi strasznie ciężko. A wiem, że wszyscy ludzie mają talent, wszyscy, tylko zachowują się tak, jakby nie mieli rąk. Po prostu nie chce im się nic zrobić, tylko powiedzą, że nie potrafią, nie? A więc powiem Wam, ja naprawdę dziękuję Panu Bogu codziennie za takie drobnostki, których może ktoś nie zauważa. Ale a propos Twojego talentu, właśnie ja pamiętam, jak powiedziałaś mi, że Twój mąż Cię bardzo wspiera w tym, co robisz, że jeździ z Tobą, że nosi te rzeczy. No że tak, gdzieś... bez niego by nie było tego, co jest. Wiecie, ja sobie tak pomyślałam, że to jest takie piękne i ważne, żeby wspierać się właśnie w małżeństwie, jeżeli mamy siebie nawzajem, robimy, widzisz, że Twój współmałżonek, no, coś jest jego pasją, coś działa, żeby mu kibicować, ale żeby go też wspierać, bo to jest bardzo ważne, nie? Bardzo, bardzo. I gdzieś tutaj... Mi to dodaje skrzydeł. No, ale ja, jeśli komuś komplementuję, to co dopiero mojej żonie. Mm-hmm. Numer jeden. No jeszcze, jeszcze słuchajcie, ja na tym zarabiam, no to co on się cieszy. No. Czyli win-win. Win-win, tak, jest tak, po prostu totalny tak. Win-win. Więc... Czyli można coś robić razem też, nie? Coś robić razem, się cieszyć się. Można, no. W 35 latach pożycia małżeńskiego być, być radosnym, uśmiechniętym, mając ze sobą różne momenty, w dalszym ciągu być otwartym na to, co przed Wami. Tak. Nie, to jest niesamowicie super. Jak, no. jak to zrobić? Słuchajcie, jaka jest recepta na to, żeby... Właśnie być takim małżeństwem. Ja myślę, że Pan Bóg też daje. Pan Bóg daje też charakter, prawda? Oczywiście nad charakterem trzeba pracować. I ja pamiętam moje lata młodości, jak miałam 15 lat, 16,
ja pyskowałam mojej mamie. Mhm. I powiem wam, że... Chyba każdy troszkę tak miał. No, ja mojej mamie, ja mojej mamie pyskowałam w ten sposób, że... bo powiem wam, byłam najstarsza i naprawdę miałam dużo obowiązków. I jak mama mnie przywoływała do pracy, niekiedy zrobiłam wszystko, a ona mi później mówiła, że jestem sługa nieużyteczny, bo co zrobiłam, to wiecie, no tak... No, to powinnam, nie? No to tam gdzieś wewnątrz takiego dziecka jest taki żal, no nie? I takie nerwy, że zrobiłam, a tu nic, nie ma podziękowania. No i zgubiłam się teraz. Chciałam coś powiedzieć chyba mądrego, ale wyszło. Ale my z naszego doświadczenia zapraszamy każde małżeństwo do otwartości na zmiany, do 100% zaufania Bogu, nie fokusowania się tylko na sukcesie, ale dziękowania Bogu za wszystko, co wydarzy się w naszym życiu. Może się nie rozumiemy pewnych wydarzeń, ale wierzymy, że Bóg za tym stoi, kiedy Jemu zaufamy. I to jest taki, ja mówię, element sukcesu naszego życia, bo odbieramy Boże, chociaż nie rozumiemy, ale nawet ta porażka, w cudzysłowiu. Ja to zawsze lubię takie powiedzenie, pamiętam, jak odchodziłem od mojego przyjaciela, to mówię tak, w oczach ludzi przegrałem, ale w oczach Boga wygrałem. Bo tego mi nikt nie ukradnie, to co mam w sobie. I mój punkt spojrzenia na to jest zupełnie inny. I za to Bogu dziękuję. Już wiem, co chciałam powiedzieć, że... Właśnie tak, mając 16 lat, 17, jak tak mojej mamie pyskowałam, chciałam iść do chrztu. No i zapytano mojego tatę, czy ja mogę iść do chrztu. A tata powiedział, nie, ona nie może iść do chrztu, bo ona nie jest gotowa, bo ona pyskuje. I nie dopuścili mnie do chrztu. I powiem wam, że modliłam się o charakter, pościłam. Płakałam, prosiłam Pana Boga, żeby mi Pan Bóg dał siłę, żebym nie pyskowała, bo dla mnie to było problemem, że ja wszystko muszę robić, nie jestem doceniona, a mam jeszcze dwie młodsze siostry, dużo młodsze, brata rok ode mnie młodszego, którego nigdy prawie nie było w domu. I no mam tyle pracy teraz na głowie. Gdyby mama nie miała tyle dzieci, to by nie było tyle roboty, nie? I mojej mamie dogadywałam, że po co miałaś tyle dzieci? No i to było, wiecie, nie na miejscu. No i co? Pewnie się to doniosło do taty i tata tak zareagował. A więc ja nawet niedawno rozmawiałam z moimi córkami i też im mówiłam, dziewczyny, nad charakterem trzeba pracować całe życie. To nie jest tak, że jakim mnie, Panie Boże, stworzyłeś, to takim mnie masz i teraz będę arogancka i wszystko mi się należy i no i po prostu, no nie wiem, ja wszystko muszę mieć i jestem zawsze najważniejsza i muszę mieć zasady i muszę mieć charakter taki Boży. No. Super. Piękne jest to, co nam opowiadaliście tutaj. Chciałam jeszcze zapytać, czy macie wokół siebie ludzi, przyjaciół, z którymi po prostu, którzy są dla was też takim oparciem właśnie w takich momentach też trudnych, nie? Ale z tego, co wiem, no to wy... mamy. Z tej otwartości domu, no to nie wyobrażam sobie... Nie, bez przyjaciół nie da się funkcjonować. Właśnie, bo myślę, że to też jest ważne, żeby się nie izolować, tak? Nie, absolutnie. Ja mojej żonie zawsze mówię, miej wokół siebie jak największą ilość przyjaciół. Wiecie, tylko trzeba sobie dobierać tych przyjaciół. Ale to jest naprawdę coś pięknego. Zresztą ja zawsze mówię, że tak jak pięknie mówi apostoł Paweł, masz żonę, jakobyś nie miał. Masz męża, jakobyś nie miała. Ale dlaczego to podkreślam? Bo mi chodzi, żeby nasz wzrok i fokus był skierowany na Boga. Nie oparciu tylko męża, bo dzisiaj jutro go może nie być. I co wtedy? I dlatego mojej żonie mówię, że kobiety powinny być kobietami takimi mocnymi i zachęcą do tego w podejmowanych decyzjach i mieć wokół siebie wielu przyjaciół. To jest moja taka cecha, że ja oczywiście, jak ktoś mi nie odpowiada, no to ograniczam jakiś tam kontakt, ale mam przyjaciół, z którym mogę
dosłownie o każdej porze. Super. To jest ważne. Ja też mam przyjaciół i mogę powiedzieć tyle, że mam do każdej dziewczyny mam jedno serce, ale jeżeli widzę, że ktoś nadużywa trochę tego dobra, no to powiem wam, że moje serce jest bardzo czułe na takie zachowania i ja się wtedy też trochę zamykam, bo to nie jest miłe, no nie? Ale jeżeli ktoś cokolwiek potrzebuje, to ja naprawdę jestem bardzo chętna do pomocy, do wsparcia. Mam takie koleżanki, które mnie wspierają, bo ja jestem taką osobą, że potrzebuję wsparcia takiego ludzkiego. Ja wiem, że Pan Bóg mnie podnosi, Pan Bóg mnie trzyma, ale właśnie przez to, że Bóg ma wiele dzieci, no to ja mam wiele sióstr, prawda? I mam takie koleżanki, które mnie podnoszą, które mnie wspierają, dodają mi otuchy, siły. Niejednokrotnie muszą powiedzieć coś stanowczo, ale to musi być w duchu miłości. No. Fajnie. Super. To jest ważne, żeby mieć wokół siebie ludzi, żeby kochać siebie, żeby nie bać się podejmować odważnych kroków, być otwartym na nowe, bo nowe jest piękne. Ja jestem naprawdę mega wdzięczna za to, że mogłam Was w ogóle poznać i wiecie, i to no też się cieszymy. Tak, to też wymagało jakiejś takiej decyzji, tak? Bo tutaj akurat nasza historia zaczęła się od tego, że ja po prostu wylicytowałam ciasteczka z Lidzią, po prostu takie szkolenie. Mistrzynią artystyczną, tak, jeśli chodzi o torty, cukiernicze rzeczy, dusza artystki. Lidia Michalczyk, słuchajcie, obserwujcie, ty masz też, Lidia, swoją stronę, nie? Tak, ja mam stronę Artelit. Tak. .com albo Artelit Lidia Michalczyk na Facebooku. Zalinkujemy to, także link będzie pod tym filmikiem, gdzie można będzie śledzić naprawdę niesamowite arcydzieła, także wow, jeszcze raz wow. Warto zajrzeć i zobaczyć. Tak, zdecydowanie tak. I przede wszystkim właśnie nie bać się, bo tak jak mówię, że przez to, że postanowiłam właśnie skorzystać z tej oferty i licytować te ciasteczka, mogliśmy się poznać. I usłyszeć tą niesamowitą historię tego, jak. A ja byłam bardzo ciekawa, czy to przyjdzie dziewczyna z jakiegoś zboru, bo to wiadomo, przez zbór było. Czy to jakiś gość, który tam przychodzi do zboru. A tu moja Karinka przyjechała. Ale byłam bardzo zadowolona. Ale pamiętam, jak powiedziałam Tomkowi, mówię, Tomcio, wylicytowałam tam takie ciasteczka. Ludzie, bo myśmy troszeczkę tych aukcji tam po prostu mieliśmy, nie? Mówi, co ty znowu ten? Ale ja mówię, Tomek, to jest, ja muszę poznać tę kobietę. Tak, także. Super. No, naprawdę. Także to też taka nauka, aby się nie bać. I to też, żeby pod kątem nowego, pod kątem tutaj zrobienia czegoś może troszkę szalonego, żeby się po prostu tego nie bać, tylko to wchodzić i tyle. No. Bo cóż może się stać? No, nic de facto, nie? Tak. Także. Na zakończenie, kochani, zanim damy Wam ten prezencik, jeszcze chciałam zapytać, bo to jest takie kluczowe nasze pytanie w ogóle w tym programie. Jaką ostatnio zrobiłaś przyjemność mężowi, a jaką ostatnio mąż zrobił Tobie przyjemność? Ja nie słuchajcie, pamiętam. Tu możecie być po prostu... Możecie cyganić. Ja nie pamiętam. Ale ja pamiętam. No to zacznij Ty. Skoro ostatnio wstałem o godzinie 7 rano. I nie obudziłeś żony. Na giełdę i kupiłem Lidzi piękny bukiet tulipanów. Tulipany białe, papuzie, które ja uwielbiam. Mamy to. Mamy to. Ale ja nie pamiętam, co ja zrobiłam takiego wspaniałego dla ciebie. Naprawdę. Muszę się poprawić. Bardzo proszę. Czasami takie sytuacje też są potrzebne. Ale po prostu jesteś. Jego słoneczkiem i żabką, bo zdążyłam tutaj zauważyć, jak cię mąż nazywa. Tak, jestem żabcia. Tak. No. Nie, naprawdę nie pamiętam. Tak szczególnie może to, że nie chciało mi się prasować, a jednak wyprasowałam. Bo ja mam od początku świata z Edziem, mam koniec świata z prasowaniem jego koszul. Bo on ma koszul 40 chyba albo 50 i uwielbia mieć wszystkie wyprasowane, a więc łatwe to nie jest. Tak. No. Tak. Wiem coś na ten temat. Mój mąż prasuje koszulę. Jakoś tak od początku było, od początku. Także nie w
wkraczałam w tą sferę. Z drugiej strony ja też nie dopuszczałem, bo mówię, no tak. Pomyślałam sobie, jak super, że sobie pracuję koszulę sam. Także taka nauka, żeby nie ograniczać w tym momencie, jak mąż lubi prasować. Nie zabierać tej przyjemności. Nie. Tak. Kochana żona wspaniałego męża, wspaniały mąż kochanej żony. Chcieliśmy wręczyć wam takie kubeczki, żebyście mogli napić się tej zielonej herbatki. Tej pysznej herbatki. Albo kawki. Także bardzo wam dziękujemy za to, że zechcieliście być tutaj z nami. Mogliśmy poznać waszą historię, nie tylko my, ale tutaj nasi widzowie. I życzymy wam wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Bardzo. Na pewno się napijemy herbatki. Tak, kiedy będziecie pić, to będziecie mogli wspominać nasz korgoświatek, więc... Serdecznie wam dziękujemy jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia, za podzielenie się swoją historią, która myślę, że ujrzy światło dzienne to na pewno, ale myślę też, że wiele ludzi będzie mogło odnaleźć tam cenne rzeczy, które myślę, że mogą wnieść nową perspektywę do ich życia. Więc serdecznie wam dziękujemy za dzisiejszy poświęcony czas. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, ślijcie dalej w świat, niech korgoświatek tam płynie. No i co? No i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.